Ile potworów. Ej, poważnie, bo ja kurna już nie pamiętam. Tam nie wiem skąd przyszedłem. Słyszę go. Nawet bardzo dobrze go słyszę. No hej, z tej strony Dziadek Mróz i witajcie w kolejnym odcinku z mrozkowego Minecrafta. A dzisiaj robimy sobie wyprawę do tamtej kopalni, którą w pewien sposób odkryliśmy ostatnio, właśnie rozmnożyłem zwierzęta, więc są malutkie. To chyba tutaj, prawda? No tylko jak się wspinam po lianach, zawsze myślę, że to są pająki. Albo creepery? Nie, bardziej pająki. O, tak, to... Dobra. Co to jest? A, to jest prosto to. A, no tak. Ła, wow, cóż to? Nie wiem, nieważne. Okej, okay. A więc... Ostatnio, byliśmy na półkach skalnych, a dzisiaj sobie zejdziemy na sam dół, tylko w jaki sposób? Może tędy, co? Dawno nie było odcinków w ogóle, już wróciłem z tej wyprawy. Tu jest najbezpieczniej. Kurczę. No nie! Przecież to jest jakiś żart. No nie, nie, nie. Może najpierw się najemy, co? Kurwa. O chuj. O, fajnie. Dobra, nie, nie najem się, bo... No nie! Przecież to jest jakiś żart. Okej, jest w miarę czysto. Można się sobie odpocząć. Tu schodzi to mocno w dół. O matko, myślałem, że to... Będziemy mieć trochę mączki kostnej, bardzo fajnie. I żelaza, co też jest ogólnie bardzo fajne. I węgla, i chyba w ogóle wszystkiego. Dobra. Pewnie też trochę podekspimy. Pewnie będą timelapsy, jeśli chodzi o wykopywanie, bo nie chcę was tym zanudzać, więc timelapsik. Aha, super. No nie, no nie, no nie. Weź traw w niego, co? O, tu. Ja się po prostu będę... On go zabije. Ten szkielet go zabije. O matko, ja tak słabo się biję i to z mobami. A były czasy, kiedy biłem się zajebiście, po prostu cały czas nakurwiałem w Minecraft. Wiem, nie powinienem przeklinać. O, dobra. O, super. Dobra. Myślę, że to będzie bardzo owocna w... O, matko, miedź. Już mam miedzi tyle, że tego się nie da w ogóle ogarnąć, wiecie? Na pewno wiecie, bo byliście podczas tych... Nie wszystkich, ale przynajmniej część. Dobra. Okej. Co teraz? Puh, dobre pytanie. Czy tam coś jest? Jest, tylko co? Ziemia. Ziemia może wiele oznaczać. Choć pewnie nic ciekawego zbytnio. Nic, nic. Jak ja później stąd wrócę, to kurde, dobre pytanie jest. Dobra, możemy tam sprawdzić, co tam może być. Dozbierałem sobie kobla. Właśnie, powiedzcie, co powinienem, albo co mógłbym, bo to jeszcze nie znaczy, że to zrobię. Co mógłbym
O matko. Zbudować na swoim świecie. Bo chciałbym, nie jakiś duży, może nie tu, bo się nie wrócę. Nie jakiś duży projekt, bo na coś takiego to ja za bardzo nie mam czasu, nawet w wakacje. Albo siły, bo to też możliwe. Ale... Czy ja tu wodę widzę? Tak, czyli tu jest poziom wody. Okej. O matko, ja się tu zgubię i kurwa nie ma opcji, że się nie zgubię. Dobra, tutaj chyba. A, super. Okej. Okej, są te porośla, których nazwy nie kojarzę. I które trochę rozświetlają, a przecież teraz się inaczej spełnią moby. Okej. A tu chyba jeszcze widziałem... Dokładnie. Dobrze wziąłem ten stack. Pamiętajcie, zawsze bierzcie... Zawsze bierzcie stack jakiegoś budulca w góry. To znaczy w ogóle w kopalnię. O! Czy to nie jest przypadkiem wejście do takiej fajnej groty? Znaczy takiej, wiecie, takimi fajnymi... tu jest, no fajnie, fajnie. Będę mógł zrobić w końcu żelaznego seta, więc przyjemnie. Miedź. Dobra, mamy. A, tam, mamy, jasne. Chyba, że to będzie na dwa. Dobrze, głupie to zawsze ma szczęście. A ja nie należę najmądrzejszy. O matko, no serio. Czekajcie. Dobra, zróbmy to jednak tak. Okej. Ja gram na trudnym, prawda? Tak, gram na trudnym. Okej. No tam jest. Matko, to będzie tak owocne, a ja nie wiem, czy wszystko... Czy wszystko będzie na odcinku, bo tego jest dużo. Okej. Ło! Ochrona 2? 3 trwałości. No niedużo, choć będzie można z tego zdjąć zaklęcie, jakiś tam ułamek expa. Serio, nie chciałem na tą komnatę właśnie. Gdzie to jest? Tu jest. Okej. A nie tym. Wiem, zostawię takie brzydkie te, ale w tej chwili chcę to dobrze wyeksplorować. A dopiero, nie wiem, później jakoś wykorzystamy tą kopalnię. Bo ona, tu jest tyle miejsca, że tu można zrobić naprawdę wiele rzeczy i kurde... Może jakaś pradawna kopalnia, co? Pradawna jaskinia może nie, ale kopalnia, taka wiecie, opuszczona przez górników, To by było ciekawe. W sensie my już mamy w Minecrafcie, a one są takie... Znaczy nie wyglądają tak zbytnio źle, tym bardziej patrząc na to, w którym roku je projektowali. Aczkolwiek... No wiecie, można to zrobić lepiej, już nawet można to było zrobić lepiej wiele lat temu, choćby używając jakichś tam Matko, tutaj wszystko jest. Ja się boję, że czegoś... że coś przegapię. Chociaż ja i tak mam dużo takich bezsensownych surowców jak węgiel i miedź w tej chwili, bo no bo ja nie wiem, będę musiał zobaczyć, no co mogę. Nie, ja nie chcę, bo ja tu byłem. Ja tu byłem. Ej, 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 ej. No, ja tu nie spadam. Nie zamierzam. Dobra. Czy to będzie timelapse? O, nie, no weźcie. O. I tu pewnie też będzie, co? Oczywiście.
ale przynajmniej już... No, czy ja zebrałem ten węgiel? No! Żeż! Wziąłem ten węgiel? Aha, ja chcę to zatkać. O, jeszcze tu jest. O, matko! Dobra. A tutaj... nie, nie powinno. Uff. Okej. Zjedzmy coś lepiej. Bo coś tu jest niebezpiecznie trochę. Dobra. Sorry, że tak niewiele mówię, ale skupiam się właśnie na eksplorowaniu tutaj. Fajna jaskinia, taka niesamowicie obszerna. Trochę nawet za. W sensie za. Dobrze dostałem taką, a nie jakąś za małą. No ale rozumiecie. Ciężko będzie zagospodarować całe przejście. Chociaż może nie. O matko, to te porosty. Nie, no weź. Może ja zrobię takie przejście, żeby było łatwiej. Jak mi zaczną gonić moby, to może nie być za dużo czasu na... Nie, tam nic nie ma. Ale tu jest! A, znowu mieci żelazo. Matko, tak się powinien to nazywać prosty odcinek. Jestem biedny. Mieci żelazo. To wszystko. Dziękuję. Dobra, tam lapsik. Aha, może ja to zalepię, bo to niepotrzebne jest zupełnie takie. Ej, może ja. A, teraz już nie. Pomyślałem przez chwilę, że można by. Ło. Ja się boję, że nie wrócę stąd. Przynajmniej nie wrócę żywy. Mam 5 strzał i mam łuk. I pomimo, że nie mam cela. Dobra, a mogłem... Oj, schodzimy bardzo nisko. Bardzo nisko. Ale najpierw zbierzmy to fajne żelazo. Okej, okay, co prawda 3, ale 3 to więcej niż 0. A, co się po tym tak chodzi? Tutaj nic nie przeoczyłem. Wo. Taf, to jest tuf, czy taf, jakoś tak. To było troszeczkę ryzykowne, ale... A, bo ja to... tu jedzonko, dobra. Ej, bo mi się to jedzonko trochę kończy. Mam jeszcze arbuza, ale o redstone. Fajnie, redstone się przyda. Do wszystkiego w sumie. Redstone to jest fajna rzecz. Chociaż ja, szczerze powiem, nie jestem dobrym redstoniarzem. Ej, nie, ja redstone mogę żelaznym tylko. No i dużo daje expa. I ile mam już? 18. Niby nie dużo, ale... Okej, tu... A, matko. W sumie mógłbym trochę pokopać tego surowca. W sensie, ja wiem, że to jest w sumie tylko odmiana kamienia. No, ale wiecie. Może się przydać do jakiejś budowli? Do jakichś zamków? Tam nic nie ma, prawda? Nie. Tuf. No to właśnie... Z tym dźwiękiem wparowały. A nie, to jest chyba tylko ten mech. Może z tego zrobić timelapse, bo trochę się podbuduje. Okej, okay, już jesteśmy. Tu jest dużo żwiru. Od cholery żwiru. I co teraz? Co teraz zrobić? O matko, wracanie tymi cienkimi korytarzami. Będzie taka męczarnia.
Nie chcę marnować budulca, bo mi już tego kobla niewiele. No serio? Niewiele zostało. I no przydałby się jeszcze na jakieś kilofy i inne rzeczy. Okej. Dobra, dobra. A, my tam idziemy, okej. O, węgiel! Przyuczyłem węgiel. Okej. Bardzo dużo węgla przeoczyłem, no dobra. O matko. Ja tu idę, tak? Czy... tak, tutaj, okej. O! Chyba jedno, nie? Nie jedno, ale może dwa. O matko. Tak, dwa, dokładnie. Dobra, dirta już chyba nie potrzebuję. Pojedyncze rudy są fajne, bo nie trzeba robić timelapsów, wszystko jest na żywo i w ogóle. Za co ja teraz to wyrzucę, widzowie? Wełna, będę mieć dużo wełny, więc w sumie... Nie, nie tuf. Dokładnie. O, dobra. A, niedobra. Teraz będzie dobra. Lapis! Fajnie. Będzie trzeba zrobić w końcu stół do zaklęć. Tak, stół do zaklęć. Mówię o stolec zaklęć. Jak my... Dlaczego w ogóle nie wykorzystałem tego, możecie się spytać. Dlatego, że jak połączę te dwa zepsute kilofy, będę mieć plus 5% do... czego? Do wytrzymałości. W sensie ich, jakby, wiecie, tego połączonego kilofa. I to jest ważne, dlatego, że ja nie mam budulca za bardzo. A, mi się przyda. Tu już nic nie ma, tylko tu jest lapis. A lapis można kamienny. Dobra. A, no tak, teraz zmieść gdzieś lapis. Dobra, wezmę te tropikalne płyty, bo one w ogóle nie są mi potrzebne do niczego. Co prawda, aż tyle... O matko, no tak, bo to się dłużej kopie. Co prawda, to też nie jest mi zbytnio do niczego potrzebne, ale... No. Redstone'ik, bardzo fajnie. Okej, cholernie tu ciemno. Naprawdę. Tak, wiem, że dzisiaj mówię to trochę, w sensie w ogóle mówię trochę bardziej wulgarnie niż normalnie. Musicie mi to wybaczyć. Znaczy nie musicie, ale fajnie było. O, dawaj. Okej. Okay. A dobra, to tylko tu. O matko, nie zbadaliśmy tamtego tego. Wiecie, złoto. Fajnie. I żelazo. Żadnych diamentów. Nadal. No cóż. Nie, złoto to już trzeba tym. Nie do lawy, nie do lawy. Okej. Okay. Nie słyszę nigdzie lawy, więc to jest jakoś tam. Dlaczego? Mam mniej. A, nie mam już pochodni, prawda? Oczywiście, że nie mam pochodni. A, co oznacza, że trzeba je zrobić. I trochę węgla, ile chcę pochodni? Myślę, że tak ze stack. Okej, okay, tylko, no właśnie, co ja teraz z tym zrobię? Dobra, powiedzmy, że mogę wrzucić Rotten Flesha. A, dobra. Ja wiem, że odcinki z kopalni nie są zbyt interesujące, bo tu się nic ciekawego zbytnio nie robi. Chociaż ja lubię, bo to jest trochę jak kopalnia ze skarbami. Znaczy, no to jest kopalnia, ale wiecie, takie trochę na bazie trochę losowania i to jest fajne właśnie. Już ciągle coś odkrywasz, ciągle czeka na ciebie. Znaczy nie zawsze, ale
często czeka na ciebie jakaś tam nagroda. Lapis. Bardzo fajnie. A lapis można kamień. Dobra. Jak czasem to sobie powtarzam, po prostu nie zawsze pamiętam. To wygląda fajnie. Połączenie właśnie stone'a z tym łupkiem. Nie jestem pewien. Matko, dziwnie wygląda teraz redstone. A jak się go kliknie, to go wtedy daje jakieś małe... O matko, przecież redstone daje strasznie dużo. O, już 25 level, co oznacza, że prawdopodobnie szybko mi się skończy miejsce dla niego w ekwipunku. Ha! Równo z tak. Dobra. To niedobrze. O, schodzimy niżej. O matko, redstone. Dobra, najpierw go może wykopię, później dopiero pomyślę, co z nim zrobić. No właśnie, co z nim zrobić? NDZ. NDZ jest o tyle fajny, że jest o matko, tylko nie topesz. Że jest tylko budulcem. Więc... to jest chyba kolejne takie ten... Dobra, nie wiem, sprawdźmy. O matko, tak, mieczem. Ale fajne. Ale co, można wejść do środka? Można. Ale to fajnie dzwoni, o matko. A jak ja potem chodzę też? A słodkie. Tylko jak ja to teraz oznaczę? No nie oznaczę tego, nie ma opcji, że to oznaczę. Nie ma opcji, że to oznaczę. A to jest... nie wiem, matko, to jest tyle rzeczy. Ja się już dawno zgubiłem w tej kopalni przecież. A nie, to nie jest to. Myślałem, że to jest taki jeden... ten, ale to jest Glowski po prostu. No ten taki najnowszy po magii. Ja w ogóle był moim faworytem. O matko, i weź tu teraz... Ach... Ja wiem, że to jest dość... nie do końca popularna opinia, ale tak. Ten Alej, tak, to był Alej. Był... To jest po polsku sojusznik, czy po prostu tłumaczę tak dość dosłownie? To nie jestem pewien. Był moim wyborem, bo widziałem jego potencjał w przenoszeniu rzeczy. Chociaż jeden z tak to niby niewiele, ale... Teraz Aleje można duplikować. Węgiel pojedynczy. Czyżby to była opuszczona kopalnia? Nie, jeszcze jak? Matko, przecież to jest ogromne. Bardzo ogromne. Może nawet jakieś diaksy się znajdą. Kto wie? Żelazne. Tak, lubię najpierw włączać. A, tylko miejsce. No właśnie, miejsce. Weź no to znajdź miejsce. Ach. Ło. Bardzo ło. A, dobra, po prostu popłyniemy, będzie szybciej. A, dobra, to też. Ta, szybciej. No weź. No gdzie my idziemy? No błagam. No po prostu to zaklejmy czy coś. No i nie mam już czym. Dobra, pojedynczą deską. Nie stracę za dużo. No żart jakiś. O matko, nareszcie. Ale lepiej dajmy tu trochę światła. Aha. O matko. 4, dobra. Okej. Przynajmniej trochę kobla. A, dobra, tego nie trzeba. Może nie dużo, ale dalej. Ło, ale dziwnie wygląda ten węgiel w tym wydaniu. Oj, oj, oj. Tu już nic nie było?
Nie. O, złoto. Fajnie. O, matko. Może coś zjem. Schodzę bardzo nisko. Bardzo nisko. Ale liczę na diaksy, chociaż nie czytałem, na którym poziomie się one generują. Czy jak podejdę, bi? Nie, nie podejdę. Znaczy, nie, nic mi się nie stanie. O matko. O, błagam, tylko się nie wynurz, Steve, bo się boję. O matko, no nie, no serio. Już tu się nie da. A to jeszcze wysoko jest ta woda. Nie, to chyba gdzieś tu, nie? O ma... O matko. Ile tu jest? Tego. Okej, trzymaj. I ty też trzymaj, tylko że ja teraz... O matko, ile potworów i opuszczane kopalnie. Kurna, te dźwięki. Nie, po prostu dźwięki z Minecrafta są jak z jakiegoś horrora. A ja kurna, nie lubię horrorów. Bardzo nie lubię, czekajcie, gdzie to było? Nie poważnie, bo ja kurna już nie pamiętam. Gdzie była ta opuszczona kopalnia? O, super. A, tutaj. Okej. Ej, bo ja już totalnie nie wiem, skąd przyszedłem. A, pojedynczy zombiak. Okej. Więc ja się w sumie zgubię jeszcze bardziej, ale... Idzie coś. Szkielet. Słyszę go. Nawet bardzo dobrze go słyszę. Kurna. Ja się zgubię w tym. Dlaczego nie znam koordynatów swojej bazy? Nie wiem dlaczego. Pewnie się tu zabiję. A nawet to prawdopodobne. Tu jest dre... A, to jest stąd. Myślałem, że to gdzieś ode mnie. Ale niestety nie. Wtedy bym chociaż miał jakąś poszlakę. Tak, to nie ma. Czyli co? Wszystkie te rzeczy, które wykopię, po prostu się zmarnują, bo umrę, tak? Cóż. Niestety, ale to możliwe. Bardzo przykre. Ale tak, to możliwe. Jakaś skrzynka ze skarbem? Halo? Tu jestem. No dobra. Aha, czyli to tyle, tak? Tylko, że no... Czek. Aha, oczywiście, no przecież. Czyli muszę po prostu się wykopać. O, żelazo. A tam nie ma nic, a tam też nie ma nic. No super, super, świetnie. Dobra, stos upadnę. I się podsadzę. Kurna! Boję się tych dźwięków, okej? Nie, stop, ja muszę sobie ściszyć Minecrafta, więc zaraz to zrobię. O matko, no powiem tak. Jest ekstremalnie. Przynajmniej dla mnie. Ha, ryny. Dębowy płot? Nie wiem, po co mi dębowy płot, ale okej. Ja tu miałem
To chyba coś innego. Wydaje mi się. Nie, może ty. A, dźwięki burzy, super, super. A, to jest to. No tak, czyli co? A, to ty. Ha, le, idzie mi już lepiej. O, żelazo. Oczywiście żelazo nie będę odpuszczał. To chyba powinno być w ogóle. Tak, rozumiem, na zewnątrz jest burza. Okej, okay, słyszę. Nie musicie tego powtarzać tyle razy. A wiecie co, sprawdzę, ja mam nagranego materiału, wiecie? Aha, no generalnie dużo. Więc, znaczy z dużo z tego to też będą timelapse, więc aż tak się nie boję. A lapis fajne. Ale no wiecie. To trochę jednak. W sensie fajnie było się znaleźć na powierzchni, a. Kurna. Skąd? Skąd? Czemu? Dobra, jakby. Trochę się boję. Bo nie ogarnąłem jednocześnie całej tej. A już mam serce na dłoni. Ach, pochodnia to najlepszy. Kurna. Przyjaciel gracza. Ej. Znaczy to pająk, ale. Mam miecz, nie zawaham się go użyć. Możecie wiać, bo jestem najlepszy. Wybaczcie, muszę sobie dodać trochę energii. Boję się. Bardzo się boję. Wiecie co? No nie wiem, no. Chyba. Po prostu tu zakończymy odcinek. Bo jest strasznie. Może kolejny też będzie z kopalni, a może po prostu skończę go poza odcinkiem. Znaczy odcinek poza odcinkiem, tą kopalnię. Bo jest kurna olbrzymia i trochę ciężko. Więc cześć. Żegnaj. Boję się tej burzy, okej. Witajcie, żegnajcie w kolejnym odcinku z Mrozkowego Minecrafta. Mówi do was Mroz z ekwipunku, bo nie chcę mi się zmieniać. Cześć!